Adventure to już jest historia, to jest bardzo piękna impreza, jak doskonale wiedzą o tym uczestnicy tej imprezy. Po raz pierwszy miała charakter historyczny, czyli było nie tylko współzawodnictwo, rywalizacja i no, cała ta adrenalina na torze, ale i również możliwość, bardzo mi na tym zależało, poznania historii. To za krótko, żeby historię poznać. Zależało mi na tym, żebyście Państwo zaczerpnęli oddechu tej historii, żeby takie miejsce jak twierdza tutaj w Kłodzku, piękna twierdza, tak bardzo związana również z polską historią, bo przecież nasi legioniści z Legii Nadwiślańskiej brali udział w zdobywaniu tej twierdzy. Te korytarze kontrminerskie, żeby zapadły w Państwa w pamięć i żebyście tutaj wracali, żebyście wracali do Osówki, do Muchołapki, do Zamku Grodno, pięknego, wspaniałego, z wielką, wspaniałą historią. Bardzo Państwa zapraszam i bardzo liczę na to, że wrócicie tutaj, żeby tę historię poznawać i że zakochacie się w tym kraju tak bardzo, jak ja się zakochałem i wracam teraz non-stop. Jestem tutaj chyba po raz ósmy w tym roku. Poczują chęć rewanżu i na następnej takiej imprezie odzyskają to pierwsze miejsce. No a teraz zobaczmy, jak to się stało i kto to pierwsze miejsce zajął. Ale tak przy okazji chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że to bardzo fajny gest ze strony władz Kłodzka, które zaprosiły uczestników rajdu, ułatwiły ten rajd, a myślę, że zyskały wiele, bo zyskały wspaniałą promocję historii tego rejonu. No to teraz czekamy na zwycięzców.